Przepowiednie, a czasy obecne. Przepowiednie tyczące się Polski. Staropolska wizja o nastaniu nowej epoki. Gdy święty Wojciech Paschę poświęci, święty Antoni zielonymi świątkami, a święty Jan Bożym ciałem będą objęci, Świat cały wstrząśnie więzami, Francja trzy razy zagrzmi, Austrię wyjarzmi, Węgry wyzwoli, Prusy się zachwieją, Turcy łzami się zaleją, w Polsce wielki triumf przypadnie, papież całym światem zawładnie. Polska powstanie znowu. Pod koniec XVII wieku żyła w Krakowie pobożna zakonnica, siostra nimfa Suchańska, którą Bóg obdarzył licznymi i nadzwyczajnymi łaskami. Jej to pewnego razu pokazali się patronowie jej zakonu, Ducha Świętego, i zapowiedzieli, że zagniewany na ubogaconą przez siebie tylu łaskami Polskę Bóg dopuści do jej upadku. Potem ukazał jej Pan Bóg grzechy Polski, którego obrażały jak wiarę bez uczynków, niezgodę i waśnie, pychę i niesprawiedliwość możnych, rozrywanie więzów małżeńskich oraz uciemiężenie ubogich i sierot, w odpowiedzi na to siostra Nimfa ofiarowała się Panu Bogu na okup za winy swego narodu. W ten czas zaś rzekł do niej Pan Jezus. Córko moja, stanie się tak, jak o to prosisz. Ostrzesz Polskę i przełożonych swoich oraz inne zakony i biskupa Twego, aby sprawiedliwie rządzono państwem i zachowywano śluby zakonne w Twoim zakonie, bo chcę je objąć własnością Matki Bożej. Wtedy też zapowiedział jej Pan Jezus. Ojczyzna Twoja w XX wieku dopiero powstanie, do bytu częściowo, zaś w całości i wielkiej ozdobie w czas niejaki potem. Jeżeli przykazań moich pilnie strzec będzie, dostając posłuszną namiestnikowi memu. Jeśli zaś rozsławiać będzie imię moje pośród niewiernych, to i ja ojczyznę twą błogosławić będę. Wówczas zobaczyła nimfa w ręku Zbawiciela prześliczną chorągiew, a na niej złotymi i czerwonymi literami wypisane imiona świętych polskich. Chrystus zaś rzekł do niej. Oto dla nich, dla Ciebie, dla zasług świętych moich z twego narodu nie na grzechy innych, Wskrzeszę Polskę, Święty Andrzej Bobola, święty Stanisław Kostka. Istnieje także jakaś przepowiednia. O świętym Andrzeju Boboli, że misjonarze polscy mają szerzyć jego cześć, aż nad Wołgą i Donem i całą tę połać kraju pozyskać dla Kościoła Katolickiego. Święty Andrzej Bobola ma być patronem od rzeki Odry aż do Donu, od Morza Bałtyckiego aż do Morza Czarnego, czyli państwo spod władzy, młota i sierpa ma zniknąć z Europy dzisiejsze wypadki wojenne, zdawają się urzeczywistnić powyższą przepowiednię, co niewątpliwie w niedalekiej przyszłości zobaczymy. Inne podanie jeszcze głosi, że wielki patron młodzieży polskiej, święty Stanisław Kostka, miał się objawić jednemu z generałów rosyjskich, który prześladował Polaków i religię katolicką, i powiedział mu te słowa. Dziś Polacy oddani są w waszą moc za swe grzechy, lecz przyjdzie czas, gdy pułki polskie ścigać was będą aż do waszego gniazda, do Moskwy i skończy się wasze panowanie w Europie po wszystkie czasy. Daj Boże, aby i ta przepowiednia się ziściła jak najprędzej.